Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Phoenix Wright Ace Attorney. Nie będzie już Ace Attorney, Phoenix Wright, wybaczcie. Nie mogę nadal sobie przedstawić tego w głowie, że to nie Ace Attorney jest głównym tytułem serii. Czy głównym tytułem serii. Nieważne, moi drodzy, gdzie idziemy dzisiaj? Dzisiaj gry... U mnie jest 22:30. Prawie dostałem zawału przez to. Ja potrafię przy niektórych horrorach się tak nie przestraszyć jak teraz. Myślę, że wracamy do głównej bramy studia, aby zobaczyć, czy tutaj może będzie cały czas panna Penny. I aby może nareszcie odzyskać klucze. W ostatnim odcinku oczywiście pogadaliśmy z Penny, byliśmy przy bramie studia numer 2, tam się coś wydarzyło, a nie mieliśmy klucza, potem wracając tutaj nie mogliśmy tego klucza dostać, więc poszliśmy z powrotem do przebieralni i w przebieralni spotkaliśmy oczywiście pana reżysera. No ona ewidentnie nie jest chyba zadowolona z tego, że nas widzi. Mnie się nie wydawało, że widziałem ducha, mnie się wydawało, że widziałem potwora. Nie, wyobraźcie sobie, jakbyście się obudzili czy taką twarzą, bez w ogóle źrenic, ani tęczówek. Okej. Okej, czyli oni na razie wykluczyli ją z kręgu podejrzanych. O jest! Maja! Czekajcie. Wiem co zrobię. Wiem co zrobię. Skoro stwierdziłem, że się do nas nie odezwie. No, okej, nie mogę tutaj nic zrobić. Chciałem powiedzieć, że... Skoro powiedziała, że się do nas nie odezwie, to spróbujemy tam dotknąć, gdzie się odezwała, więc czuję się wygrany trochę tym wszystkim, muszę przyznać. Proszę bardzo, ja z nami rozmawię jednak. Piękne. Piękne. Nie wiem, jakby pomijając fakt, że to jest przerażająca osoba, tak jest to nadal świetne. Pójdźmy do studia numer 1, zobaczmy, czy tutaj może jest Penny. Niestety raczej nie bardzo. O, coś ciekawe, moi drodzy, coś co zauważyłem akurat nie w tej strefie, ale w strefie, w której, powiedzmy, jak wrócimy do studia numer 2 teraz. Przepraszam, nie tak. Źle. Jeszcze raz. Przenieśmy się do studia numer 2. Zobaczcie, ja mogę w tym ekranie, nie muszę wybierać, żeby od razu sprawdzać otoczenie, ani się poruszać. Ja mogę już w tym momencie zrobić slide i po prostu przerzucić się między miejscami tutaj na scenie. Ale widzę, że nic tutaj nowego nie mamy. Gdzie w takim razie poszła Penny? Okej. Okay. Znowu employee area? Moi drodzy, chyba będziemy musieli latać pomiędzy główną bramą a tą employee area. Czyli to jest ten dzieciak, proszę bardzo. Katana na plecach. Tam jeszcze chyba jakaś inna broń. Bo widzę... to nie jest jelec, tylko... Jelec to jest ten... To jest tam ta część pomiędzy ostrzem a rękojeścią. Chodzi mi o zakończenie rękojeści głownia. Się nazywało. Nazywa ta część. Co racja, to racja. Maja nie jest dorosła, chociaż my jesteśmy na górę. Czy teraz się zastanawiam, czy Cody Hawkins
ma być nawiązaniem do hakowania kodu jako code hacking, czy może to czegoś innego? Cody hackings, czy może do... A nie, to byłyby cheat codes, więc to odpada. Nie, wydaje mi się, że to będzie Cody hacking jako code hacking, ale może się mylę. Oh, make it again. O nie, to jest piękne, to jest coś, czego... Nie byłem świadom, że w tej grze z 2001 roku, podkreślę jeszcze raz, jako że mnie douczyliście, to jest gra z 2001 roku, oryginalnie. Evil Doer, złoczyńcy. Podoba mi się też, że on używa takiego języka bardzo dziecinnego, ale coś, co jest pięknie tutaj pokazane, to jest to, co jest tak popularne w grach, czyli trzymanie miecza na plecach, gdzie w 99% miecze przez ich długość nie mogły być noszone na plecach, dlatego że kabura była po prostu za długa. Kabura? To nie jest kabura. Pochwa na miecz była za długa. Kabura jest do broni. Pochwa na miecz jest za długa. Nie wiem, czy przy katanach również mówiono to pochwa na miecz, czy na katanę, czy może jakoś inaczej. Niemniej rozumiecie, czego dążę. Akurat tutaj w kwestii broni białej nie mam na tyle wiedzy. Ale coś, co było fajnie zrobione, na przykład w Wiedźminie, to, że Geralt, pewnie większość z was zna tę ciekawostkę, ale i tak powiem, jakby ktoś nie znał, jakby ktoś nie grał albo cokolwiek. To Geralt tam na animacji on delikatnie popychał tę pochwę, aby ona ustawiła się tak, żeby miecz po prostu był łatwiejszy do wyciągnięcia, dlatego że jeśli nie wiem, musiałbym mieć rzeczywistą broń, czy rzeczywistą, albo chociaż jakąś atrapę, żeby wam to pokazać. Ponieważ jeśli wyciągacie broń za pleców, możecie sięgnąć tylko do takiego stopnia. Ale jeśli pochylicie kaburę, wasza ręka może sięgnąć dalej do przodu, przez co zwiększacie dystans. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, po prostu nasze ciało jest skonstruowane tak, że no, nie wygniemy ręki do tyłu bardziej, przynajmniej ja nie potrafię, ale jeśli chodzi o wygięcie jej do przodu, daje nam to większy dystans, wyciągnięcie tej broni. No i łatwiej też, dlatego że potem ten miecz będzie chciał, ta pochwa będzie chciała wrócić do swojej pozycji, będzie nam łatwiej teoretycznie tę końcówkę miecza wyciągnąć, jeśli by na przykład zawadzała ten sam... tą końcówkę, przez samą końcówkę na myśli sam sztych. Choć nie wiem, czy sztychem nie określa się bardziej po prostu pchnięcia mieczem, ale... Nie, pchnięcie sztychem to jest sztych. Dobra. Okej, pogadajmy z tym dzieciakiem, bo się znowu rozgadałem. Przepraszam, mam dzisiaj chyba dobry... Nie, pewnie przez energetykę, ale mam chyba dzisiaj dobry humor, więc... Znowu wracamy do typowego lepkiego gadania przez pół odcinka. O nie, zaczyna się nerdostwo. Okej, w takim razie, jakim tekstem rzuca karczmarz w epizodzie 8? No, łatwizna. Chciałbyś do tego trochę frytek? Zaczyna się. Oni się po prostu... Uwielbiam, to jest po prostu już ten poziom nerdostwa, gdzie... Patrzysz na fanów, zajadasz popcorn i czekasz, aż będzie zaraz jakaś drama o jakąś bardzo małą rzecz w jakimś epizodzie. No, on twierdzi, że wszystko widział, to jest interesujące. Chyba właśnie przebiegł. Prawdopodobnie go z Security Lady złapie. Jeśli mu nie wyrwie plaków z... z trzewi. O, proszę bardzo, spadł został butelka. Found on a table in the employee area, the label reads sleeping pills. No to wiem już, dlaczego Will tak długo spał. Wydaje mi się, że to będzie fajne i ważne. Ale dziwi mnie to, że nie znaleźliśmy tego do tej pory. W sensie to było, jak zrozumiałem, na stole, więc... Obejrzeliśmy pierdzielony talerz, a nie zobaczyliśmy butelki na leki. Niech będzie. Przepraszam, może się troszkę tak za bardzo tutaj triggeruję. Może coś źle zrozumiałem, ale to jest po prostu trochę dziwne. Dobra,
nie będę się na tym bardziej już tutaj nie będę męczył tej gry bardziej. Ale czepiam się, lubię się czepiać, jak widać, tych gier z serii Phoenix Wright i Ace Attorney, więc czemu by nie? A potem mnie gra wyjaśnia w 5 minut. Albo Gromir narzeka na to, że ja narzekam na Medium. Tak, oczywiście ona teraz goni tego dzieciaka. Whippersnapper. No właśnie, stwierdzenie, ona jest tak głupia. Nie wiem, czy on... Czy jest w ogóle takie określenie? Pozwólcie, że rzucę okiem na... Nie na tłumacza bezpośrednio, a na może jakiś Urban Dictionary. Albo jakiś Cambridge Dictionary ewentualnie. Whippersnapper. Jest! O dziwo, jest! Jest nie w tłumaczu, tylko w słowniku oksfordzkim. Młoda, niedoświadczona osoba uważana czy postrzegana jako presumptuous, to jest słowo, którego tłumaczenia zapomniałem teraz. I zbyt pewna siebie, czekajcie, muszę sprawdzić presumptuous, ponieważ po prostu nie pamiętam. Jakie było tłumaczenie? Arogancki, okej. Okay. Arogancki przypadkiem nie tłumaczyło się troszkę inaczej? Jako arrogant? Okej, okay. Zakładam, że tutaj jest kwestia... Niestety, to są, moi drodzy, przymiotniki. Więc... To jest moja słabość, jeśli chodzi o język angielski. Mówiłem już o tym wielokrotnie. Niestety przymiotniki są jedną z rzeczy, której nigdy nie potrafię zrobić dobrze. Mój zasób słownictwa w kwestii przymiotników jest niestety bardzo, bardzo niski. Bo zazwyczaj wystarczy mi jeden, żeby określić to samo, a nie 20. Podobnie jest w języku polskim. W sensie generalnie w języku polskim i angielskim zauważam taką... W moim wypadku, może to powinienem podkreślić, zauważam taką prawidłowość, iż mam braki właśnie głównie w kwestii przymiotników. I dlatego też niejednokrotnie mam problem, żeby coś opisać w życiu, czy próbować wyjaśnić pewne zagadnienie, zachowanie, czy jakąkolwiek inną rzecz. Przez co potem pojawiają się oczywiście powtórzenia, które niekoniecznie muszą być związane z kwestią przymiotników, z przymiotnikami. Mogą być również zwyczajnie brakami językowymi, czy niezbyt bogatym zasobem słów, słownikiem. Vocabulary. Szukam teraz polskiego słowa na to. Słownictwem po prostu, tak? To jest masło maślane. Rozumiecie, do czego dążę. No niestety to jest moja słabość w języku polskim, w języku angielskim. W języku polskim oczywiście jest mi łatwiej, jako że jest to mój język natywny. Tego byłem uczony od dziecka, a no w języku angielskim nadal jest to coś, co gdzieś mi ucieka. A nie byłem świadom tego, że... Jaka zadowolona, że się przewróciła. Oczywiście weźmy teraz klucz. Bardzo szybciutko. Nie wiedziałem, że whippersnapper istnieje w ogóle jako słowo. Nie wiem, jakoś bardzo mnie bawi, bo z jakiegoś powodu, kiedy słyszę to słowo w głowie, czy wyobrażam je sobie, to widzę jakąś taką rybę, jakiegoś takiego szczupaka, który kłapie swoją paszczą. Whippersnapper. Nie, przepraszam, okej. Okay. Zacznie się jakieś... Nie wiem, jakoś tam... Słyszę, że to słowo mi wpadnie w pamięć i zawsze będę mówił już z tym akcentem dziwnym. W ten sposób. Dobra, bierzemy... Klucz. Mamy to. Feather key. Też zabawną rzeczą, która pewnie nie jest... A czekajcie, czy tam coś jeszcze będzie? Zobaczmy. Okej, okay, nic. Po prostu to jest ten sam opis, który znaliśmy. Czy tutaj jest? Nie ma jej, więc lecimy do studia numer 2. I zastanawiam cały czas, co się stało z Penny w międzyczasie. Nie, żaden move, tylko rzućmy się tutaj, wejdźmy do tegoż miejsca, do tej... Słowem trailer jest bardziej opisywana przyczepa, w sensie taka przyczepa kempingowa,
jest Camping Trailer. Raczej nie spotkałem się, żeby tego typu domek był określany tym słowem, chociaż może akurat w języku brytyjskim, angielskim to nie jest tak opisywane. Tak jak mówię, trailer kojarzy mi się tylko z tak jak mówię, Camping Trailer, albo z trailer jako zapowiedzią, jako trailer oczywiście gry, czy filmu, czy czegokolwiek innego. Właśnie, do czego dążyłem, zabawna sprawa, że akurat prawda, na planie filmowym znajduje się coś, co nazywa się trailer. Nie wiem, czy zabieg celowy, czy zabieg przypadkowy, ale wiecie, dążę do tego, że fajne powiązanie, może przypadkowe, może celowe. A Szymon, zakładałbym, że to jest raczej celowe, jakby tutaj twórcy raczej są bardzo świadomi tego, jak zostało to stworzone, jakie było nazewnictwo użyte. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek w tym wypadku. Zresztą jak w większości innych. A może to jest już mój problem z nadinterpretacją. I proszę bardzo, jesteśmy tutaj. To w ogóle bardziej wygląda jak... Cóż to jest? Cóż to za... Aha, już wiem, to jest pewnie Salmonella. Okej, pewnie dali imię Salmonella jako takie bardzo... Miałoby to sugerować jakieś arabskie? No nie wiem, powiedziałbym, że nie. Chyba, że po sal mógł być mięśnik Monella. Jakby na nazwisko jej tak dać, wtedy mógłbym bardziej w to uwierzyć. O nie, albo pani Al-Ibi. O nie, przepraszam. Co ja za zło w tym momencie wymyśliłem? Dlatego, że w tych krajach arabskich jest ten przedrostek, ale nie wiem jak do końca to nazwać, tutaj nie znam dokładnej kulturowej kwestii nazwisk w krajach arabskich, ale wiem, że są nazwiska, które zaczynają się Al, mają potem myślnik i jakiś drugi człon, tak jak mówię, nie wiem do końca na jakiej bazie jest to zrobione, ale Al i Bi, nie wiem, mam wrażenie, że to by było piękne. Ja, przepraszam. Jeśli to się pojawi w tej serii, to ja w tym momencie prawdopodobnie wymyśliłem coś, co już istnieje. Nie, żeby to było coś nowego, ale rozumiecie, do czego dążę. Taka dobra gra słowna. Mam nadzieję, że się pojawi. Pytam nas w ogóle o nasze imiona. Czemu? Ja sobie chyba tutaj dużo z tego wszystkiego nie robi. Jak patrzę. Znowu, zobaczcie na dobór kolorystyczny, tutaj troszeczkę się już bardziej kłóci, w sensie tej włosy z generalnym ubiorem, ale ubiór znowu bardzo ładny, gdzie te złote elementy się dosyć mocno wyróżniają, tak samo przy tej fajce, jest brąz przechodzący w złoto, jedynie ta złota część się wyróżnia, generalnie też jej strój taki szarawo... beżowo-brązowy... Przepraszam, nie znam tej odpowiedniego koloru. Nie znam po prostu koloru, którym mógłbym opisać jej strój. W każdym razie dążę do tego, że znowu przechodzimy z takich ciemniejszych barw do jaśniejszych odblasków właśnie jakby od światła i potem tutaj, jako że to ewidentnie jest jej kolor skóry, tutaj mamy zdecydowanie różnicę, jeśli chodzi o na przykład ramiona, czy biust, to zakładam, że to może być jakaś taka drobna siateczka, czy coś tego typu i znowu tutaj mamy podobny kolor, jaśniejszy. Nie wiem, teraz dopiero na to zacząłem zwracać uwagę, ale no, chociażby w sensie u niej, ale zobaczmy na przykład inne postaci, na przykład Maja. No powiedziałbym, że te kolory u niej się już dużo bardziej wyróżniają, tak? Ten pas, który ma tutaj, jakkolwiek on by się nie nazywał, którym jest przewiązana, jest innego koloru niż, jak zakładam, to tutaj będzie kimono. Taką rzecz, jakieś kimono typowo świątynne, charakterystyczne dla jej świątyni. Nie chcę nazwać tego kultem ani religią, bo nie wiem. Zwyczajnie to jest znowu brak mi znajomości kultury i religii. I w ogóle generalnie kontekstu w jakiejś świątyni, czyjego boga i tak dalej. Ona tutaj służyła, była tym medium. A wydaje mi się, że tutaj u niej jest znacznie większa różnica kolorystyczna. Tak samo było w wypadku pana... jak się nazywał teraz? Tego, który miał w cudzysłowie chody w policji i tak dalej. Zdążyłem zapomnieć, dosłownie to było 3 odcinki temu. Jestem debilem.
tym debilem. Że ona była Devasquez, a nie Salmonella. Salmonella to był... Och, brawo. Nie powinienem nagrywać o godzinie 23. Devasquez to tym bardziej mi się nie pasuje mi do tego. Kim był Vasquez? Albo Devasquez. Jestem, że słyszałem Vasquez jako nazwisko już wcześniej, ale nie mogę sobie przypomnieć w ogóle gdzie. Pomyliłem ją z oczywiście reżyserem, który się nazywał Salmonella. Nie, Szymon zamieniłbym im imiona, bo jakoś do niej bardziej mi pasuje właśnie Salmonella, a do niego Devasquez, ale mówię, ciężko mi powiedzieć dlaczego. Ale czuję się głupio. To, do czego chciałem dążyć, to to, że wygląda... To miejsce wygląda na ewidentnie bardziej salę konferencyjną niż takie miejsce mieszkalne. Zakładam, że to może być coś w stylu... Co jak tam mieliśmy tę przebieralnię, to myślę, że tutaj może będzie jakaś druga przebieralnia, bo właśnie taki pokój typowo rozrywkowy, taki domek rozrywkowy, gdzie byłby jakiś telewizor czy coś innego. Gdzie mogliby obejrzeć telewizję, pograć, nie wiem, jakieś piłkarzyki czy cokolwiek. No, rozumiecie, czego dążę. Taki pokój na odpoczynek. Takie miejsce na odpoczynek na terenie tych studiów. Natomiast, no nie, to wygląda bardziej na salę konferencyjną. Wygląda taką, można było powiedzieć, że biednawą, ale no też wiemy, że temu studiu nie powodziło się najlepiej, więc prawdopodobnie takie coś to jest wszystko, na co ich w tym momencie stać. Okej, okay. Dobra, nic mi ciekawego nie było, jedynie dane na temat, kwestii finansowej, to ile wydają na te wszystkie plenery, przepraszam, to nie są plenery, sety po prostu. Zapomniałem słowa. Na wszystkie pewnie tła i te ustawienia, które robią w studiu. Wyposażenie scen generalnie. Nie mogę teraz znaleźć znowu polskiego słowa. W ogóle coś, co mi się rzuca w oczy i mam bardzo, bardzo dziwne wrażenie, że to nie powinno mi tego przypominać, ale zwróćcie uwagę na prawy górny róg tej tablicy i powiedzcie mi, że, czy tylko ja jestem po prostu spaczony już do reszty. Ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że się pomyliłem z tą salmonellą, bo dzięki temu mi wpadło alibi. Przepraszam, jestem z tego dumny poniekąd, bo jest to tak głupio piękne. Okej. Okay. Ninja Ballet mogło być ciekawym musicalem. Nie, żartuję. Ale wyobrażam sobie, to jest pomysł na jakąś taką komedię. To jest komedia klasy B. Na zasadzie, jako że i tak w popkulturze ten ninja jest przedstawiony bardziej jak ninja z Naruto, czy ktoś w stylu Skorpiona z Mortal Kombat. Czy jakkolwiek jeszcze takiego cichego zabójcy w czarnym stroju i tak dalej. Wyobrażam sobie jakiś taki musical z ninja, którzy odgrywają jakieś tam ruchy taneczne i jednocześnie po prostu tańczą odgrywają ruchy taneczne jednocześnie próbując zabić swoich przeciwników i... Ale by to było głupie. Mam dzisiaj dziwny humor. Nie pytajcie, sam nie rozumiem. Podoba mi się, że każdy z tych plakatów ma też swój opis. O, ten trzeci nie miał. Liczyłem, że ten nam też coś powie jeszcze Maja. Okej, nic z tego więcej nie wyjdzie, jak tak patrzę. Co jest za oknem? Znowu. The glass is frosted. Nie sprawdziłem sobie, co znaczy, że jakby jakie jest tłumaczenie Frosted.
na polski, w sensie w kontekście tych szyb. Okej, okay, też niczego nie ma. Nie powinni wyrzucać dokumentów, które nie są podarte. Jak tylko mówię. Można bardzo łatwo w ten sposób wydać swoje dane osobowe albo jakieś ważne informacje na temat firmy. Paradoksalnie przez długi czas, fun fact dla osób, które może nie wiedziały, albo po prostu generalnie fun fact, przez długi czas w ten sposób można było się dostać do haseł różnych osób. Pewnie nadal się da, ale łatwiejsza jest teraz inżynieria... jak się nazywa? Inżynieria społeczna, aka social engineering, gdzie łatwiej jest po prostu w jakiś sposób wyżebrać, wymusić, wyciągnąć dane z drugiej osoby, aniżeli z dokumentów, chociaż oczywiście te dokumenty również mogą być dobrą bazą, aby do czegoś się dostać, tylko teraz w firmach stara się o to, żeby do jak największego stopnia proste dokumenty zniszczyć. Natomiast wiem też, że na przykład niektórzy hakerzy w Nigerii opracowali swego rodzaju, jak się nazywa, algorytm, który składa papiery w całkiem niezłej jakości, jeśli mowa o jakości tego algorytmu, który składa po prostu podarte papiery do... podarty nawet do naprawdę małych kawałków w dokument i można z tego dokumentu wiele informacji z powrotem wyczytać. Ale to, do czego dążyłem, to jaki fun fact chciałem tutaj rzucić, to że z tych koszy bardzo często w przeszłości można było właśnie wyciągnąć dane osobowe, adresy, numery telefonów, konta, numery kont przede wszystkim, tak? Hasła, loginy. Masę rzeczy. Dlatego, moi drodzy, jeśli kupujecie coś, ja mam strasznie, muszę przyznać, że osobiście, dzięki temu, że zostałem tego nauczony w domu, już od czasu młodości, żeby te dane do jak największego stopnia gdzieś tam chować, niszczyć. Oczywiście teraz w erze internetu prawdopodobnie moje dane są wszędzie i spodziewam się, że miałem przynajmniej kilka wycieków danych przez lata. Na szczęście nie danych, które byłyby jakieś ogromnie ważne, ale miałem. Zdarzało się po prostu, że mi się włamano na konto raz czy dwa razy. Prawdopodobnie nawet więcej, już teraz pewnie nie pamiętam, albo nawet nie wiem o tym. Miałem momenty, gdzie musiałem po prostu pozmieniać połowę haseł na kontach, ponieważ był to naprawdę duży wyciek i po prostu wszędzie mi się powłamywano, dosłownie. Próbowano, może tak powiem. Ponieważ dwustopniowa weryfikacja. Ale tak. Generalnie, moi drodzy, wracając do tego, co chciałem powiedzieć głównie, niszczcie, jeśli kupujecie coś, macie kopertę, na której jest wasz adres, wasze dane, czy wyrzucacie jakieś dokumenty, upewnijcie się, że wasze dane są podarte, poniszczone. Niekoniecznie musicie kupować od razu niszczarkę do papieru, po prostu upewnijcie się, że to jest zniszczone. A jeśli bardzo, bardzo, bardzo chcecie, i tutaj jakkolwiek jestem, mówię, nazywają mnie ludzie ekozjebem, ale jeśli macie naprawdę potrzebę, żeby takie dane usunąć, po prostu weźcie te papiery, podżyjcie i spalcie na jakiejś małej kupce. To nie wygeneruje wcale aż tak dużo tego CO2, ani żadnych innych negatywnych złych gazów czy substancji, a wy się pozbędziecie, tylko mówię, niech to będzie papier, okej? Okay? Nie mówię tutaj o plastiku czy czymś tego typu, bo nie, tego nie róbcie, nie palcie plastikiem, nie wolno. Przynajmniej według prawa. Natomiast no mówię, jeśli jest to papier, drobna kubka nikogo nie zbawi, a jak macie, czy nawet wydrzyjcie po prostu tę stronę, spalcie ją, czy fragment tej strony, spalcie to. Nikomu się nic złego przez to nie stanie. I tak ludzie palą śmieciami, więc to jest milion razy gorsze, a wasze dane będą troszkę bardziej bezpieczne. Chociaż tak jak mówię, dane są w tym momencie wszędzie. Wszystkie strony praktycznie zbierają te dane. Z drugiej strony interesująca jest kwestia tego, jak podchodzić do ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Trochę mnie bawi, będąc szczerym, to co mówi, jaka jest różnica między tym, co mówi... to nie jest klauzula, tylko generalnie prawo dotyczące ochrony danych osobowych. A jak się to przekłada na rzeczywistość, bo intencje były dobre, a i tak jak zwykle, ja wyszło jak zwykle, tak? Gdzie, żeby wyłączyć śledzenie ze strony
stron trzecich, ze strony gdzieś tam osób, które nam oferują pewne dobra czy pewne usługi. Musimy 10 tysięcy rzeczy innych przeklikać, a żeby się zgodzić na wszystko, wystarczy jeden przycisk. Tak samo jak z innymi umowami typu EULA, czy chyba EULO, chyba tak się to wymawiało. Generalnie, no, powiedzcie mi, kto przeczytał to chociaż raz. Kto przeczytał to za każdym razem. Tak, dokładnie tak to wygląda. Wszyscy po prostu przez to przeskakujemy. W 99% przypadków. Ja też. Czego nie powinienem robić, jestem tego świadom, ale nie mam czasu czytać 60 stron tekstu, kiedy próbuję się zalogować do gry. O tyle fajnie, jeśli gra... Bo, może tak, lepszym wytłumaczeniem dla studia, czy dla osoby, która coś z tym zrobiła, tak? Potem, jeśli miałaby zostać pozwana, będzie, jeśli wymusi na kimś, żeby przejechał stronę z tymi wszystkimi, te wszystkie strony, 60 stron, czy ile ich tam będzie, do samego końca i potem musiał zaakceptować dopiero, żeby wiecie, przycisk akceptowania czy zgody był dopiero na samym końcu po przeczytaniu dokumentu, po przejechaniu do samego końca, żeby był, żeby stał się dostępny do kliknięcia. Wtedy jakby no, nie macie za bardzo opcji na to, żeby to ominąć, bo mogą powiedzieć, ok, ta osoba musiała, nie było innej opcji, musiała przejechać do końca, musiała to przeczytać, a jeśli nie przeczytała, to jest jej problem, tak? Miała taką możliwość. Więc no. Dobra, przepraszam, troszkę się rozgadałem znowu na jakieś głupoty. Ale wpadły mi dzisiaj tematy, dzisiaj mi się dobrze gadało, więc... Więc jeden odcinek. Co nam powie o dniu? Morderstwa, skrypt. A, okej, okay. Czyli ona nas w ogóle nie słucha, myśli o scenariuszu na epizod 13. Czyżej musi go przeczytać? Dlaczego, po co będzie scenariusz z epizodu 13? Czy to ma jakieś naprawdę duże znaczenie tutaj? Może? Nie wiem. Pewnie się przekonamy. Chciałem właśnie zapytać, nie wiem za bardzo co mam powiedzieć, oprócz tego, że musimy znaleźć dla niej może ten skrypt? Okej, to jest coś chyba ważnego. Bring me the script of episode 13. Co jest takiego ważnego w tym epizodzie 13? Dobra, moi drodzy, wiecie co? Jeszcze pójdziemy szybko, bo ja się dzisiaj okropnie rozgadałem. Ja nie będę oszukiwał, ja się po prostu okropnie rozgadałem. Przejdźmy jeszcze szybko do Manelli, tak? Do Sal Manelli. Jeszcze cały czas nas nie było. Nie było nas w areszcie, gdzie trzeba będzie się udać, ponieważ tam cały czas jest oczywiście Will Powers. Idziemy do przebieralni. Dzień dobry. Czy ja muszę mu to zaprezentować, czy z nim pogadać? Muszę mu to zaprezentować, prawdopodobnie. Więc... jest coś jeszcze, co warto było tutaj sprawdzić? Nie, okej, okay, więc... pokażę mu to memo, tak? Tę przypominajkę, tę notkę. No, może nam powie, czym jest epizod 13? Okej.
ciekawe. I co, chciałbym zobaczyć, nie wiem, może tutaj w tej okolicy. Nie mam żadnego pojęcia, czy on gdzie mógł on zostawić. Ten jego skrypt. Aha, okej, okay. Teraz tak. Maja zauważa, że tutaj było dużo więcej tych snacks, to są przekąsek, on zjadł połowę, okej. Okay. Fajnie. No, powiem szczerze, że nie jestem w stanie wam powiedzieć, gdzie on mógł zostawić ten skrypt. Mam wrażenie, że on mógł być w, może być w koszu? Chyba, że czekajcie, nie wiem, okej, okay, może poszedł do studia numer 1. Albo... czy jest tą ławką coś? Nie, okej. Okay. Może pójdziemy do studia numer 1 i zobaczmy, czy tutaj... Właśnie, bo tutaj, zobaczcie, na tym krześle było coś. Nie pamiętam, czy to nie był właśnie skrypt do numeru, czy do epizodu 13. Nie pamiętam, czy w ogóle mogę na to kliknąć. Zaraz zobaczymy. Zróbmy jeszcze troszkę więcej, mówię, przeciągnę ten epizod, bo z mojej winy nie wydarzył się jakoś tutaj wybitnie dużo. Czemu tutaj reflecting screen? Kliknęliśmy rzekomo. O, dobra, okej. Okay. Aha, bo trigger jest, jeśli nawet, pomimo, że jestem na książce, już jest trigger na, jak widzicie, to. Okej, okay, dobra. Mój błąd. Jest oto skrypt. Można go przejrzeć? Powiedz mi, że mogę go przejrzeć, proszę. No. A jasne, marzenia. Okej, okay, ona tutaj niczego tam więcej nie powie. To jest dokładnie to, co mówiła wcześniej, dlatego przez to przeskakuje. Dobra, przejdźmy do... Ej, co? Spróbujemy może jej sami dać? Może w ten sposób? To jest może głupie myślenie, ale sami spróbujmy jej to przynieść. Przez co... Aha. Tak, zapomniałem o tym, że muszę przenieść się w ten sposób. Kwestia przyzwyczajenia, wybaczcie. Nie wiem, jakoś tak jak widzę drzwi, myślę, że jak kliknę, to się tam przeniosę od razu. Może jeśli my je przyniesiemy, to ona będzie bardziej skora z nami porozmawiać? Spróbujmy. Chciałbym go przeczytać osobiście, żeby wiedzieć, co tam było. Myślę, że Maja powinna sama siebie zapytać, czy ona wie, kim jest Vasquez. Czy ona jest podejrzaną? Nie, ale może mieć związek ze sprawą, więc no. A, tam było wspomniane, że to byli ludzie z network, tak? Jakby z sieci, a zgodnie, że chodzi o sieć telewizyjną. Okej, nie mogli wyjść, dlaczego? Wieszko była zablokowana przez drzewo, jak zgaduję? Może przez coś innego? Zaryzykowałem stwierdzenie, że... Całe to drzewo i ta głowa, nawet jakby spadły na ścieżkę. No okej, okay, zablokowałyby ścieżkę i co z tego? To nie jest baobab? Przez to drzewa można spokojnie przejść? Chyba, że zaraz mnie gra wyjaśni, tak? Mam być szczery, moi drodzy. Ja tutaj widzę ścieżkę, którą można było przejść. Po pierwsze, można było się spokojnie dostać do studia numer 1. Zwróćcie uwagę, ja tutaj postaram się pokazać. I...
Jeśli pójdziecie tą drogą, którą dosłownie mój palec wskazuje, to możecie obejść drzewo. Mówię, to na pewno nie jest baobab, więc spokojnie możecie przejść przez to drzewo. Możecie przejść za tą statuą. Zakładam, że te brązowe rzeczy to są jakieś płotki czy coś. Potem zobaczymy, jak się wrócę jeszcze. Ale załóżmy, że one całkowicie zagradzają drogę, więc spokojnie będzie można przejść tędy. Nawet jeśli są to krzaki, to możecie nadal przez to przejść. Czy za krzaki, czy jakkolwiek. Czy nawet blisko tej statuły po prostu przejść i przeskoczyć przez ławkę. Sorry, ale to jest, moi drodzy, nie przyjmuję tego argumentu. Gdyby ta głowa rzeczywiście spadła tak, że zablokowałaby całkowicie wszystko, to nie, nie byłoby takiej możliwości. Ale spokojnie jestem w stanie stwierdzić, że tutaj ludzie mogli przejść. Oczywiście nasi bohaterowie tego nie wiedzą. Jedynie my jesteśmy osobami, które są w stanie to zobaczyć, dlatego że no, mamy ten obraz, którego, jak mówię, nie mają nasi bohaterowie. Czemu oczywiście jako producentka musiała powiedzieć Kapishi? O. Okej, okay, te brązowe rzeczy nawet nie były płotki, to były te... jak się nazywa, te drogowskazy, można byłoby powiedzieć, te strzałki. To tym bardziej uważam, że spokojnie można było tam przejść na milion różnych sposobów. Ta głowa upadła tylko i wyłącznie na drogę bezpośrednio, więc chodnik teoretycznie był zostawiony jedynie przez drzewo, a drzewo można było przejść. Przepraszam, no może znowu nadinterpretacja z mojej strony, ale wydaje mi się, że to jest po prostu głupie, co ona mówi. Now time in oaks. Ha, in oak jako. Nie umiem zrobić tej impry. Pierwsze jest 23, nie będę po drugie nie będę udawał małpy na odcinku. Jakby wystarczająco wygłupiam się zazwyczaj. Ale rozumiecie, do czego dążę. Już jakby chodzi o te onomatopeje. Onomatopeje dźwięku, który wydaje małpa. Okay. Stop at 2:15. Okej, okay, czyli... Dobra, ale nadal, moi drodzy, no spójrzcie, przepraszam, ale ja uważam, że spokojnie przez to drzewo można przeskoczyć i potem to obejść. No nie, nie zgadzam się z tym, że ona twierdzi, iż nie można było tędy przejść. Okej, to zostało stwierdzone, że powinniśmy iść do biura z powrotem. Więc w takim razie przejdźmy na razie do bramy głównej. I tutaj zakończymy, więc to mamy 43 minuty. Przeciągnąłem troszeczkę, tak jak mówię, ze względu na to, że wtedy się rozgadałem. Ale wydaje mi się, że będziemy jeszcze szli do aresztu w następnym odcinku, który nie mam pojęcia, kiedy nagram, bo jeszcze nie mam teraz czasu. Dosłownie teraz dwa odcinki pod rząd nagrałem tylko dlatego, bo znalazłem chwilę wieczorem. Ale pójdziemy do aresztu, następnie wrócimy do naszego biura, rozplanujemy strategię i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie, ale nie zgadzam się z tym, no przykro mi, ale się z tym nie zgadzam. Jeśli jesteście mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego to drzewo rzeczywiście mogłoby zatrzymać tę ścieżkę, mogłoby zatrzymać tych ludzi, to proszę wytłumaczcie mi, bo ja mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie pniak. Nie ma problemu z tym, żeby przeskoczyć pniak, znaczy nie pniak, tylko, przepraszam, zwalone drzewo, zwaloną kłodę, chyba można powiedzieć tutaj o kłodzie, chyba tak, w każdym razie zwalone drzewo, no nie jest problem, żeby go przeskoczyć tak długo, nie jest to baobab czy jakieś inne długo żyjące ogromne drzewo, więc no nie zgodzę się z tym po prostu. Po prostu uważam, że nie jest to
nie był to argument, szczególnie jak zostało nam to pokazane. Mówię, my mamy tutaj więcej informacji niż nasi bohaterowie, czy niż nasz bohater i jego asystentka, ale no nie pasuje mi to. Po prostu, to jest troszeczkę jak z Crystal Tower, są takie rzeczy, które mi bardzo nie pasują i które będę wytykał, ale może mnie wyjaśnicie, może się mylę, czemu by nie. Dajcie znać w komentarzach, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do następnego i na razie.